Króciutkie spotkanie, żeby powiedzieć Państwu w kilku słowach o dwóch uchwałach, które dzisiaj będziemy poddawać pod głosowanie na dzisiejszej sesji Rady Miasta. Pewnie, jak już Państwo wiecie, od 1 października rząd wprowadza ustawę Aktywny Rodzic, na mocy której rodzice dzieci do 36 miesiąca życia mają możliwość otrzymania wsparcia. Wysokość jest oczywiście uzależniona od formy, w jaki sposób dziecko będzie otoczone opieką, czyli mamy jakby takie trzy możliwości: aktywny żłobku, aktywny w pracy i aktywni w domu. Na mocy tej ustawy, Szanowni Państwo, rząd gwarantuje możliwość uzyskania wsparcia dla rodziców takich dzieci, o których wspomniałem, 1500 zł. I będą to środki również do wykorzystania w przypadku posłania dziecka do żłobka, czy to publicznego, czy niepublicznego. Na mocy tej ustawy dzisiaj będziemy poddawać pod głosowanie dwie uchwały, mówiąc dokładnie, na mocy których wyrównujemy wsparcie dla rodziców dzieci, które będą uczęszczać bądź uczęszczają do żłobków publicznych bądź niepublicznych. Warto wspomnieć, Szanowni Państwo, historycznie, że forma wsparcia dla rodziców żłobków, dla rodziców dzieci, które uczęszczały do żłobków niepublicznych, to ona sięga roku 2011. Wówczas na mapie Opola znajdowały się trzy żłobki, które uzyskały takie wsparcie. Dzisiaj tych żłobków, Pani Naczelnik, mamy ile? 24. Miasto Opole przez te lata wychodziło jakby naprzeciw oczekiwaniom i oczywiście wspierało tutaj opiekę dzieci w mieście Opolu, które uczęszczały do żłobków niepublicznych. Natomiast na obecną chwilę taką opiekę w dużej mierze na siebie przyjmuje państwo. Wysokość wsparcia 1500 zł to jest kwota dwukrotnie wyższa niż to wsparcie, które do tej pory generowało czy tutaj przygotowywało miasto, a w związku z tym te środki, które dotychczas były przekazywane na tego typu wsparcie, chcielibyśmy przeznaczyć na wsparcie innych obszarów, które są równie bardzo, bardzo ważne. W dużej mierze beneficjentami tego wsparcia po uwolnieniu tych środków będą także dzieci, bowiem chcielibyśmy z tych środków wesprzeć przede wszystkim obszar pieczy zastępczej. Warto jakby tutaj, Szanowni Państwo, powiedzieć, że potrzeby w tym obszarze wzrosły czterokrotnie. To między innymi jest takie pokłosie ustawy kamilkowej, gdzie sądy wydają zdecydowanie więcej dzisiaj orzeczeń o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Nie jest oczywiście również żadną tajemnicą, tym bardziej, że kilka miesięcy temu podejmowaliśmy na Radzie Miasta decyzję o tym, aby przeznaczyć środki na przygotowanie dokumentacji technicznej na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Ten projekt techniczny jest realizowany, więc takie plany chcielibyśmy również sfinalizować. Mam na myśli oczywiście budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej. W naszych zamiarach również znajdują się takie pomysły jak remonty naszych opolskich żłobków, czy chociażby również remonty mieszkań socjalnych. Dlaczego o tym mówię, Szanowni Państwo? Dlatego, że to też można powiązać z tą opieką związaną oczywiście z dziećmi. Na mieszkania socjalne oczekują między innymi matki, które obecnie zamieszkują chociażby w naszej opolskiej szansie, więc możliwość otrzymania takiego mieszkania może być takim solidnym fundamentem, żeby budować taką zdrową i szczęśliwą rodzinę w swoim własnym mieszkaniu. Te dwie uchwały, które dzisiaj będziemy poddawać pod głosowanie, one wyrównują możliwość wsparcia. Nie różnicujemy, czy to są rodzice dzieci uczęszczających do żłobków publicznych czy niepublicznych. Każdy rodzic uzyska dokładnie takie samo wsparcie. Natomiast odnosząc się jakby do samego różnicowania,
Warto by było prześledzić chociażby, jaki jest koszt dzisiaj dziecka w żłobkach niepublicznych. Pewnie Państwo również zauważycie, że kwoty są różne. I to jest jakby kwestia wyboru. Pewnie jest to uzależnione w dużej mierze od oferty, którą przedstawia żłobek. Warto by było jeszcze zaznaczyć oczywiście jeden bardzo ważny element, czyli to jest jakby kwestia urodzeń w mieście Opolu. W roku 2023 dzieci urodziło się, jak dobrze pamiętam, około 930. Sumując albo nakładając to na ilość miejsc w żłobkach, które dzisiaj mamy przygotowane w mieście Opolu, 1400 w żłobkach niepublicznych i ponad około 500 w żłobkach publicznych, to daje to 50% tylko i wyłącznie zapotrzebowania. Więc szanowni Państwo, nie ma mowy tutaj w żadnym wypadku i z taką retoryką ja się nie zgodzę, nikomu nic nie zabieramy. Wręcz przeciwnie, rodzice zyskują, bo warto by było jakby tylko i wyłącznie policzyć. Dotychczas maksymalne wsparcie wynosiło 1050 zł. 650 plus 400 jest 1050, dzisiaj takie wsparcie wynosi 1500, więc nikt nic mniej nie będzie miał, a wręcz przeciwnie, jest tych środków więcej. I chyba odniosę się jeszcze historycznie do spotkania z przedstawicielami żłobków niepublicznych. Jak dobrze pamiętam, to było późne lato albo jesień zeszłego roku, gdzie rozmawialiśmy o możliwości wsparcia. Wówczas padły takie propozycje ze strony dyrektorów żłobków niepublicznych, żeby taką opłatę podnieść. Jak dobrze pamiętam, panie naczelniku, około 400 zł. Więc w tym przypadku, nawet gdybyśmy mieli tylko i wyłącznie rozmawiać o tym, że to wsparcie minimalne wynosiło 450, a w wielu przypadkach prawie 50% jest to o wiele więcej, dlatego że nie wszyscy otrzymywali wsparcie rządowe 400 zł, to i tak można powiedzieć, że te oczekiwania dyrektorów żłobków niepublicznych zostały spełnione. Żłobki niepubliczne, szanowni Państwo, też z miastem nie podejmowały rozmów o tym, że przedstawiały swoją ofertę, zakładając z góry, że wsparcie miasta zostanie utrzymane, a z tego, co widać na stronach żłobków niepublicznych, kwoty, które są dzisiaj wskazywane, jaka będzie odpłatność, wskazują, że z automatu wzrosty cen są o kilkaset złotych. Pytanie tylko i wyłącznie, czym to jest spowodowane, że dzisiaj żłobek kosztuje X, a od października ma kosztować X plus 700 czy 800 zł. Żłobki publiczne, szanowni Państwo, to są placówki jednostki miasta. To jest cały system, który funkcjonował jeszcze przed tym, jak powstawały w mieście Opolu żłobki niepubliczne. To były jedyne placówki w mieście Opolu, które dawały nam możliwość zagwarantowania opieki dla rodziców właśnie takich małych dzieciaków. I ja do tego podchodzę, szanowni Państwo, że to jest pewnego rodzaju utrzymanie bezpieczeństwa opieki nad tymi dziećmi. Z tego tytułu, że w sektorze prywatnym o tym, czy dana firma funkcjonuje, czy nie funkcjonuje, oczywiście ma na to wpływ wiele elementów, które wychodzą bezpośrednio z rynku. Depopulacja, o której mówię, możliwość uzyskania wsparcia, koszty, które się ponosi, energia i tak dalej, i tak dalej. Tych części składowych jest sporo. My nie możemy jakby tylko i wyłącznie zawiesić się, szanowni Państwo, tego systemu opieki dla dzieci do 36 miesiąca życia tylko i wyłącznie na podmiotach zewnętrznych. Z tego tytułu, że dzisiaj taki podmiot funkcjonuje, natomiast my nie mamy gwarancji, jak ten podmiot będzie funkcjonował i czy będzie funkcjonował za pół roku. Natomiast miasto Opole utrzymuje swoje jednostki, mam na myśli oczywiście żłobki publiczne, ponosimy z tego tytułu koszty, natomiast warto by było również wspomnieć, że jest to obowiązek gminy. I z tego się wywiązujemy. Około 2600 zł. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to jest kwota wyliczana na podstawie całego budżetu żłobka. Czyli w to wchodzą drobne remonty, naprawy, podatki, wynagrodzenia itd. Czyli całe utrzymanie jednostki, tak jak pan prezydent powiedział, jednostki gminnej, której utrzymanie jest obowiązkiem ustawowym każdej gminy. W związku z tym trudno w ogóle zgodzić się z taką retoryką, jaka się pojawia, że dopłacamy więcej do żłobków publicznych niż niepublicznych. To są dwie zupełnie inne pod względem charakteru jednostki, w związku z tym
tym można by się wysilić i spróbować policzyć koszt w przypadku naszych jednostek, odejmując te koszty, które się nie pojawiają. Ja dodam tylko, że w przypadku naszych jednostek to są pracownicy samorządowi, czyli obowiązują pewne warunki dla pracowników samorządowych, chociażby 13 wynagrodzenie, odpowiednie kategorie wynagrodzeń, tak, fundusz socjalny i wiele innych. W związku z tym, poza tym kuchnie, które mamy, utrzymujemy sami kuchnię, zatrudnienie kadry w kuchni, zatrudnienie kadry do obsługi tych żłobków. W żłobkach prywatnych jest trochę inaczej. W większości to jednak księgowość jest zlecana na zewnątrz, wyżywienie jest w formie cateringu zewnętrznego, przy czym wyżywienie w żłobkach niepublicznych na poziomie 16-17 zł, w naszych żłobkach na poziomie 7 zł. Więc to wszystko powoduje, że tamte różnice się oczywiście pojawiają. Miasto nie dokłada do dziecka. Właśnie o to chodzi, o tą retorykę. Miasto dokłada do funkcjonowania jednostki, utrzymuje swoją jednostkę samorządową. Dlatego nie można się zgodzić z retoryką, że dokładamy do dziecka w przypadku żłobka publicznego.